Siemanko, jestem Lucek, a dzisiaj przyjrzymy się nowemu zwiastunowi, który zwiastuje, że będziemy mieli nową zawartość w grze już w przyszły wtorek w GTA Online, naszej ulubionej grze. I będzie ciekawie, zobaczmy jak to wygląda. Introducing, o proszę bardzo, mamy trzy samochody. Pierwszy wygląda coś, ale jakiś stylizacja na jakiś Le Mans chyba? Samochód. Z tyłu widzimy samochód kojarzony bardziej z jakimiś wyścigami Dakar, a tutaj coś a la Grupa B z lat 70., dobrze mówię? Coś takiego. W każdym razie ma być kilka albo kilkanaście nowych samochodów w GTA i właśnie będą to super samochody sportowe i offroadowe. Szykujcie swoje portfele, bo nie wiem, czy zdążymy na to kasę zdobyć. Mnie już głowa boli, jak sobie o tym myślę. Trzy samochody widzimy tutaj, mam nadzieję, że będzie ich więcej. No ale zobaczymy. Widzimy także, jeszcze cofniemy sobie klatkę. Jeszcze kawałek, dobra. O, i widzimy nowe stroje, tak? Kaski chyba są też nowe, ale ogólnie są takie stroje wyścigowe, widzę buty też nowe. Tutaj taki strój bardziej chyba kaskaderski albo coś takiego. Widzimy tu chyba nowe możliwości, czy nowe obiekty do tworzenia różnych mapek. Ciekawe, czy ten edytor zostanie też zmieniony. Widzimy, że tutaj trasa jest w ogóle jakaś przegięta. Ponoć ostatnio w GTA została zniesiona ilość obiektów wyświetlanych w jednym obszarze, coś takiego w edytorze, ale nie jestem pewny, musicie to sprawdzić. Ostatnio to było zrobione i powstało kilka mapek, jakichś tam większych, trzeba by było je też posprawdzać, ale widzimy tutaj kilka nowych obiektów, bardziej zaokrąglone tutaj to coś. Będzie można chyba fajniej to robić, te wszystkie trasy, prawda? Jestem ciekawy i fajnie, że Rockstar bierze pod uwagę tego typu rozrywkę, z której gracze właśnie czerpią dużą frajdę. I nie tylko ci, którzy grają w te mapki stworzone przez społeczność, ale także ci, którzy tworzą te mapki, no bo przecież gdyby nie sprawiało im to frajdy, no to przecież by ich nie tworzyli, a poza tym Rockstar, myślałem zawsze, że Rockstar bardziej chce promować swój produkt jako taki, wiecie, zbita fabuła, że to ma się wszystko trzymać kupy, a jednak też biorą pod uwagę to, w czym gracze czują się najlepiej, prawda? No i tutaj mamy takie coś, tutaj jakieś szalone rampy w mieście. Tutaj, o, to może być ciekawe. Ciekawe, jak się po takim czymś będzie jeździć w Grand Theft Auto, co? Tutaj mamy samochody, no właśnie, takie szybkie ujęcie na samochody. Nie będę może za bardzo zgadywał, jakie to są marki, nie wiem, czy to jest istotne. Tu przypominają mi światła troszeczkę jakąś starszą Corvettę. Tutaj światła przypominają mi Forda Capri albo coś innego. To tak naprawdę może być każdy inny samochód. Czyli mamy tutaj, widzimy, że są dwa modele, to jest jeden. Możemy w sumie policzyć, ile tu jest modeli na tym zwiastunie pokazanych, to będziemy wiedzieć, ile jest ogólnie samochodów, tak o, już z tego zwiastuna. Czyli tak, mamy tutaj jeden model, czyli raz, dwa, trzy. Mamy trzy modele już. I tutaj mamy... Ojojoj. Uwaga. Raz, dwa, trzy i... Ten chyba był. Cztery, to będzie ta korweta, niby korweta, o ta tutaj. Będzie cztery. To jest chyba, właśnie teraz ciężko zgadnąć, czy ten samochód różni się czymś od tego, czy to są dwa, czy to jest jeden samochód. Wygląda bardzo podobnie. Tego już liczyliśmy, mamy na razie cztery. No nie wiem, ten jest bardziej taki kanciasty, zobaczcie sobie, ten jest bardziej kanciasty od tego chyba, no nie? A ciężko tak stwierdzić też, ale jedźmy dalej, na razie cztery liczmy. Tutaj też nic specjalnego, to znowu te same... Ojej, zminimalizowało mi się okienko. Cholera! Okej. Co my tu... No tutaj tak rozpikselowane jest, że nie widać, ale to jest ciągle ten jeden model. I tu mamy właśnie te takie Le Mans niby samochody. To są chyba super sportowe. No jak teraz, nie ma dużo tych modeli. Cztery różne modele, no nie? Tutaj też nic specjalnego. Jakiś skok, sobie lecą gdzieś, wybuchy, ciach ciach, kręgle, cały czas, o i tutaj mamy Jakiś nowy motocykl jest, czyli już 5 pojazdów. I tego pojazdu chyba nie było na początku. Zobaczcie, że... Tak, to będzie 6. pojazd. Tutaj mamy 1. Muszę zobaczyć jeszcze na początek. To jest ważne jednak. O, uwaga, uwaga. No kurde, ten to chyba... Ale to chyba będzie ten jeden z... Dobra, to będziemy wiedzieć. Myk. Czyli mamy już 6 pojazdów. Razem z tamtym. Ten był tutaj na początku pokazany. Czyli 6 pojazdów, w tym jeden motocykl. Tu widzimy coś jeszcze nowego. To będzie 7. 7 i tu chyba jeszcze coś innego jest. To będzie chyba 8. Tak to wygląda. O, tu mamy chyba 9. Takie coś, ale nie wiem. Jakiś Fiat Abarth z tych nowych. I tu kolejny motocykl. Zobaczcie sobie. Nie? Ten jest nowy. Ten to nie wiem, czy jest nowy. Czy to na przykład nie jest... Ale to nie, to niekoniecznie. To może być... Ten mógł już być wcześniej. Tu chyba jest... Oj, nie pamiętam, ale on chyba jest w grze. Tu mamy Bati. Nawet jest chyba napis Bati 801, także to są... Ale tego nie ma motocykla na pewno. Więc to jest 9. pojazd. To jest 9. pojazd, który będzie w GTA. I tutaj mamy chyba też Pegasi Bati. Jedziemy dalej zobaczyć. Czyli mamy 9 samochodów. 9 nie samochodów, tylko pojazdów. 2 motocykle. Wygląda na to, że w każdej z klas będziemy mieli po 2 samochody. I ogólnie motorów jest też chyba 2, z tego co widzimy na tym zwiastunie. Będziemy mieli 12 lipca już premierę, czy pojawienie się tego dodatku w grze. Jestem strasznie ciekawy, jak to będzie wyglądało wszystko i też na pewno sobie popatrzymy na to. Potworzymy może jakąś mapkę na live'ie z tych nowych rzeczy. Jestem strasznie ciekawy, jak to będzie wyglądało. Piszcie, co myślicie o tym dodatku, co myślicie o takiej inwencji twórców w tej grze. Myślę, że będzie ciekawie. Trzymajcie się, na razie, pa pa!